Cześć, witamy Was ponownie. Tym razem przygotowujemy dla Was coś specjalnego. To będzie sucha ceramika. Dokładnie, sucha ceramika, bo mamy taką niespodziankę, że niedługo w galerii, przy Galerii Sztuki Współczesnej Winda, w naszym dziale edukacyjnym Dr. Dari, uruchamiamy pracownię ceramiczną. Ale zanim będziemy mieć tą ceramikę z prawdziwego zdarzenia, dzisiaj przygotujemy właśnie suchą ceramikę. Do o, Daria, jaki masz piękny kwiat. Ja chyba też muszę mieć taki. Także co, zaczynamy robić dzisiaj dla Was suchą ceramikę. Jest to proste, łatwe, szybkie i przyjemne. Przepis jest bardzo prosty. Potrzebujecie mąki ziemniaczanej, jednego kubeczka. Profesjonalnego kleju albo i nie, na przykład klej Wicol. W takiej samej ilości, czyli drugiego kubeczka. Drugi kubeczek Wicolu. Cytryny. Jednej łyżki bądź dwie. I oliwki w takiej samej ilości. Zaczynamy. Dodajemy kubek mąki ziemniaczanej. Kubek kleju. Wicol. Kto wyciska cytrynę? Ty. Dobra, to ja wyciskam cytrynę. Dwie łyżki cytryny. I dwie łyżki oliwy. A to nie jest oliwka, żeby się wysmarować nią? Oliwka do smarowania ciała. Jeżeli dodacie oleju, też będzie ok. To dodaję. No i co? Gotowe. Wyrabiamy? Mieszamy. Ja mam wyrabiać? Najpierw łyżką, a kiedy masa zagęści się już trochę, resztę kończymy dłońmi. Słuchajcie, jeżeli mielibyście problem z wyrobieniem masy, byłaby zbyt sucha, to trzeba trochę poeksperymentować, dodać jeszcze łyżeczkę oliwki, jeszcze łyżeczkę cytryny, ewentualnie trochę kleju, do momentu, kiedy ona będzie miękka i plastyczna. I dokładnie my to zrobiliśmy, bo mieliśmy trochę za suchą tą masę i mamy teraz miękką i plastyczną. Idealną. Idealną. Nasza masa jest już gotowa do dalszej pracy i teraz możecie dodać do niej również jakiegoś barwnika. Więc ja połowę zrobionej przeze mnie masy oddaję Tobie, Dariu. Dziękuję bardzo. A ja mam do użycia trzy barwniki, które również możecie mieć u siebie w domu. Barwniki spożywcze. Spożywcze w każdym sklepie. Bezpieczne, ogólnodostępne. Jeżeli macie farbę, możecie użyć farby plakatowej, możecie użyć farby akrylowej, możecie też użyć farby olejnej. Ta w zasadzie będzie chyba najlepsza, ponieważ nie będzie tak wysuszała masy. I tutaj też bardzo ważna uwaga. W momencie, kiedy ją wyrobicie, zachowajcie tę część, której nie wykorzystujecie od razu. Zawińcie ją w folię. Zawiniętą w folię, ponieważ ona bardzo szybko zaczyna wysychać. I mam też taką sugestię, że białej masy też sobie troszeczkę zostawcie, bo możecie zrobić całkowicie białą ozdobę, a później ją po prostu na koniec pomalować farbą do szkła. Tak, zaczynamy. Widzieliście już, co zrobiliśmy z suchej ceramiki. Przygotowaliśmy różne wykroje z foremek, gdzie mieszaliśmy masę różnych kolorów. Wycinaliśmy też, odciskaliśmy i wycinaliśmy różne kształty, które przynieśliśmy sobie po prostu z trawnika, liście. Tak, też kształty z foremek po prostu do ciasta. Tak, tak. Z takich, które macie w domu i z których możecie na pewno skorzystać. A teraz pokażemy Wam ostatni etap. Jeżeli nie skorzystaliście z barwienia farbą lub barwnikiem, możecie pomalować wysuszone prace. Tak, dokładnie. Możecie użyć takich farb na zimno, do malowania na zimno do szkła. Szkła. I ceramika sucha, na sucho będzie gotowa, bez udziału pieca i wszelkich skomplikowanych procesów po około 24 godzinach. Pamiętajcie, zanim zaczniecie malować, wasza ceramika musi być dobrze wysuszona, ponieważ farby do szkła
kładzione muszą być na suche powierzchnie. Nasza sucha ceramika jest prawie taka jak prawdziwa ceramika, czyli taka jak porcelana albo porcelid. Porcelid jest półprzezroczysty, porcelana jest przezroczysta. Możecie to dokładnie sprawdzić, bo zaraz przyłożymy to pod światło i zobaczycie, jak ona ładnie przepuszcza światło. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że Wasze prace wyszły świetne. Nasze też już są prawie gotowe. Tak jest. Ja mam pięknego liścia, Dalia kolorowego pawia. Tak. Muszą tylko jeszcze wyschnąć. Jeżeli zdecydowaliście się tak jak my na użycie farb do szkła, pamiętajcie, kilka że potrzebują godzin. Przynajmniej kilku godzin do wyschnięcia. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia w następnych odcinkach Edu Windy. Cześć.